No taka pogoda to już jest szaleństwo totalne. Look at this. No to jest po prostu niesamowite. Dzisiaj jest tak ciepło, mamy 20 stopni. Rano już było ciepło, a teraz jest już popołudnie, idę po dzieci. Jest 16 i jest po prostu tak gorąco. Tak, znaczy no nie ma upału, ale jest naprawdę bardzo, bardzo ciepło. Taki kącik modowy. No idę. Ja wam coś powiem. Starzeję się. Jak mnie coś dzisiaj rano szczykło, tak mnie boli do teraz, tu w karku. Rano się obudziłam. Tak się przebudziłam. Wstałam na chwilę i położyłam się z powrotem. Jak nie łupło. No i próbowałam coś dzisiaj poszyć, ale nie da rady, za bardzo boli. Byłam w Chester na chwilę na małych zakupach, w sumie i tak nic nie kupiłam. Morrisonie tylko naszym. Byłam rozejrzeć się za materiałami, w sklepie z materiałami, w tym boję, ale... A byłam taka niezdecydowana, bo mam taki jeden projekt fajny. No i pojadę po to, jak już będę zdecydowana, czego konkretnie potrzebuję. Na razie próbuję wykonać taki prototyp, bo to najpierw muszę sobie poćwiczyć. Taka technika trochę niełatwa. A to musi być wszystko równo i w ogóle ładnie i estetycznie i w ogóle to ma być wow. No, na razie mi to nie wychodzi. Ale co tam, nauczę się tego. Jak się nauczyłam szyć, to tego też się nauczę. Znaczy, no to też jest szycie, tylko chodzi o to, że ja sobie wymyśliłam pewną metodę, technikę. No bo znowu idę pod tą górę, no. Okej. No mówię wam, starość. No się starość nazywa. W szkandzie napisałam dzisiaj, że karkiem nie umiem ruszać. I mi napisała SKS. No. Dobra. Idę, już nie będę wam zawracać gitary na razie. Sobie też muszę iść po prostu. I tyle. Cześć, jestem teraz w Morrisonie. Właśnie zrobiłam takie szybkie zakupy i pojadę chyba do Durham. Chyba jakieś ładne materiały. Znaczy, ja tam nigdy nie byłam po to, żeby sobie pojechać do Durham na takie zakupy, żeby sobie poglądać, co tam mają. A mam dzisiaj trochę czasu, to znaczy mam trochę czasu. Czekam, aż Adelka da mi znać, czy może się dzisiaj spotkać, bo jeżeli się może spotkać, to pojadę do Durham, ale gdzieś koło 12 pojadę do Newcastle i się napiję z Adelką kawy. Tylko to od niej zależy, a jak Adelka nie da znać, albo nie będzie mogła się zobaczyć, to wtedy albo coś jeszcze wymyślę, albo zostanę w Durham, zobaczę. A kącik modowy wygląda dzisiaj tak. O, nie było nic widać. Okej, to jestem ja. Dzisiaj na ramionczkach się bujamy. Bo jest naprawdę bardzo ciepło. Wczoraj było bardzo ciepło, a dzisiaj będzie jeszcze cieplej, bo wczoraj było chyba 21 stopni. Bo jak mój telefon pokazuje 20, to znaczy, że jest 21, a dzisiaj było pokazane 22 stopnie, więc będzie 23 w tej szczytowej, że tak powiem, temperaturze. I nawet powiem wam, ja mam przy sobie narzutkę, ale ja tylko miałam ją na sobie, jak szłam z dzieciakami, to było jakieś 20 minut temu. I tak była mi zbędna. No, więc no przyszło nam lato, to jest maj, słuchajcie. Maj to jest mój ulubiony miesiąc w roku. Ja zawsze na maj czekam. Maj jest zawsze piękny. Bardzo często zdarza się, że to jest przełomowy miesiąc w danym roku. Więc ja jestem teraz najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, jeśli chodzi o maj. Jeśli chodzi o maj, tak. O, moje drzewko. Zobaczcie. To drzewko jeszcze się bardziej zaniebieści. Zobaczcie. O, to drzewko. Ono jest przepiękne. Tak jak mówię, będzie jeszcze bardziej niebieskie. No. To już jest teraz ta pora roku, co już
i nasza wioska najpiękniej wygląda i świat wokół najpiękniej wygląda. No i dzieje się. Dzisiaj będę dzwoniła do Tynemouth Market, ponieważ jak dzwoniłam we wtorek, to już pan miał wszystko zajęte, ale powiedział mi zadzwoń w piątek, może ktoś zrezygnuje. Ja mówię, jasne, zadzwonię. No ale tak myślę, koło 11 sobie zadzwonię, to mam jeszcze trochę czasu. Idę wrzucić tylko rzeczy do domu, schowam do lodówki, wezmę dla Adelki rzeczy, które chce ode mnie kupić i nigdy przy sobie nie mam, jak się widzimy, bo my się zawsze spontanicznie widzimy. Znaczy my się tak naprawdę w życiu widziałyśmy dwa razy. No. I cały czas mam dla Adelki rzeczy spakowane i jak ja je mam przy sobie, to się nie widzimy, a jak ich nie mam przy sobie, to się widzimy. Więc może ich nie biorę, to wtedy się z nią na kawie spotkam. A jak je wezmę, te rzeczy, to się nie spotkam, a ja się wolę spotkać z Adelką. No. Nie no, wezmę, bo może się akurat tak złoży, że i napijemy się kawy i będę miała dla niej moje produkty, które chce ode mnie. Dobrze, idę do tego domu i widzimy się później, prawdopodobnie w Durham, ale nie jestem pewna. Także do zobaczenia później. No to i oto widzimy się w Durham. Dobra, byłam w paru lumpkach, kupiłam, co kupiłam? Jedne spodnie fajne, takie jeansowe. A drugie, co kupiłam? Taką fajną do torebki butelkę szklaną, bo poszukuję butelek. Takich butelki poszukiwałam fajnej i znalazłam. A teraz jestem nad rzeką. Wylądowałam nad rzeką. Idę zadzwonić do pana Steinmouth, bo już jest 11. Będę się kierować w stronę Newcastle. Jezu, pani śmiała. No, także jestem tutaj. Zobaczcie, jak to jest pięknie. Super, nie? Uwielbiam Durham. Idę sobie teraz wzdłuż ściany kwiatów i one pięknie pachną. Przepięknie. Mają tak intensywny zapach, że nawet się szczególnie nie trzeba do nich przybliżać. One emanują wystarczająco. Przepięknie, przepięknie. Pan powiedział, że nikt nie kancelował miejsca, więc nie jadę do Tynemouth. O, idę tu do góry teraz. Nie jadę do Tynemouth w tym tygodniu. Może w następnym. A zaraz pójdę na mostek, na ten tutaj, ten mostek. Czyli na ten prowadzący do katedry, ale ja nie będę dzisiaj szła do katedry. Tak jak mówię, przejadę się jeszcze do Newcastle, a tam z dobrą godzinę będę jechała, więc dużo słuchania muzyki, relaksu. Oj, ale to jest klimat taki mój, wiecie? Podobno jestem starą duszą. No, utożsamiam się z tym, zgadzam się. Do materiałów, bo tutaj przyjechałam głównie, żeby zobaczyć, jakie są materiały, ale nie było nic ciekawego. Ale jak przyjeżdżałam koło Anderson Center, to zobaczyłam, że jest tam duży bojez, więc następnym razem pojadę do tego bojez. Też już nie dzisiaj, no bo chcę jechać do tego Newcastle, jeszcze czekam, aż się Adelka odezwie. No zobaczymy. A jak nie, to ja i tak mam tam co robić. Tym bardziej, że nie jadę teraz do Tynemouth, to mi 35 funtów wpadło, bo tyle stoisko kosztuje, więc
więc no, można poczynić kolejne inwestycje związane z firmą. Ostatnio dużo tego robię, wiem, robię dużo zakupów ostatnio, ale no, nadszedł czas na to. Długo miałam wiele rzeczy, ale się pokończyło. Trzeba było trochę tego pokupić, dokupić. Też zawsze staram się mieć coś na zapas, żeby się nie nudzić. Tym bardziej, że zawsze mi coś wpada wtedy do głowy. No, kolejny jakiś lumpek wejdę na chwilę. Jest, tutaj musi się coś przyjąć. Teraz będę miała ponad godzinę do mojej klasy. Wysiadłam, a to była długa, fajna jazda i dużo, dużo muzyki, bardzo dużo muzyki. Bo ja nie wiem, czy wy wiecie, czy ja wam już to mówiłam, czy jeszcze wam tego nie mówiłam. Ale moje ulubione, najfajniejsze zajęcie w życiu, które lubię robić, to właśnie jechać autobusem, gapić się w szybę i słuchać muzyki. Tak. I wtedy mi więcej do szczęścia nie jest potrzebne. Tak, to najbardziej lubię na świecie. Będę jeść wreszcie. Wejdę na autobus. Byłam, szukałam szminki, maczowałam, ale nie znalazłam żadnej fajnej. No, nie zobaczyłam się z Adelką, bo też nie Adelka nie mogła. Pewnie mi później odpiszę, a ja po prostu jadę już po chłopaków do szkoły.